kim jesteście? Bohaterami wsparcia. Bohaterami? Wolne żarty. Nie zasługujecie nawet na miano istot ludzkich. Nie jesteście niczym ponad ruchome apteczki przyspawane do tyłków drużyny. Rozumiecie, robale? Wszyscy gotowi? To jedziemy! Ja już dobrze wiem, po co tu przyszliście. Ostrzycie sobie zębiska, bo liczycie, że będziecie mogli razem ze mną rzucić się na Brigittę, zwyzywać ją od najgorszych gówien dla najgłupszych znubów, a potem wspólnie wepchniemy jej w tyłek wielki pal, spalimy na stosie, a prochy wymieszamy z paszą i damy do zżarcia świniom. Szykuje się dobra zabawa, co? Tia, tylko mnie w swoje gorzkie żale nie mieszajcie. Jestem ponad to. Idźcie sobie płakać, że was Brigitka pobiła gdzie indziej. To jest miejsce dla rozsądnych babek i kolesi z jajami, a nie przedszkole z bezstresowym wychowaniem, gdzie każdemu nieudacznikowi wmawia się, że jest najlepszy i zasługuje na wszystko, co sobie wyobraża w swojej pustej łepetynie. Brigitte to bardzo mocna postać, zgadzam się. Brigitte nie wymaga zbyt wielu umiejętności, z tym również musi się zgodzić jak najbardziej. Czy jest za mocna? Może trochę jest, w końcu nie dostaje nerfów bez powodu. Ale gwarantuję ci, że nie jest niepokonana. Wystarczy tylko, że przestaniesz histeryzować, wytrzesz załzawione oczka, a zamiast telepać się z nerwów zaczniesz myśleć i grać jak człowiek. Gwarantuję, że pomoże. Ja wiem, że kiedyś wszystkim mainom Madamada było lepiej. Misja zamordowania medyka była bajecznie prosta. Wskakiwało się na taką łaskę i męczyło ją do upadłego, aż zdechło od stężenia shurikenów w organizmie. Żaden z członków zespołu nie reagował na jej błagania o pomoc, a smutni gracze łaski zazwyczaj nie mieli odruchu, by odpowiedzieć ogniem i tylko żałośnie uciekali do swego marnego końca. Brawo mainy Smugi, Genjiego i wszystkich innych flankujących bohaterów. Przez 2 lata nabraliście niesamowitego talentu w zabijaniu bezbronnych istot. Teraz ktoś postawił na waszej drodze lekarza, który zamiast uciekać woli się bronić i wpadacie w histerię. Chyba wcale nie byliście aż tak dobrzy, skoro kilka ciosów korbaczem zasmarkany ryj sprawiło, że znumbani przenieśliście się na grupy dyskusyjne, by płakać jak wam źle. Najlepiej tam zostańcie i nigdy nie wracajcie. Bawi mnie ta rozpacz, że Brigitte dostała wszystko co najlepsze. Obszarowa broń bez celowania, do tego bariera, leczenie oraz zdolność ogłuszania i odpychania. Nie ma co, najlepsza postać, w sumie Bóg wśród bohaterów. A gdyby tak ocenić ją od trochę innej strony? Córka Torba jest w gronie najmniej mobilnych bohaterów, a jej DPS jest większy tylko od Moiry, a i to pod warunkiem, że Ruda nie używa swojej kuli irytacji. Niby ma też burst damage, ale wymaga on podejścia do wroga na 6 metrów i wykonania kombosa, który może zabić co najwyżej Smugę, która musiałaby mieć zaawansowanego raka mózgu, by pozwolić, aby Brigitka zbliżyła się do niej na taki dystans. Co my tam jeszcze mamy do kompletu? No tak, razem z Winstonem są też jedynymi bohaterami, którzy nie mają żadnej możliwości, aby zranić wroga stojącego na dystansie ponad 20 metrów. Z tą różnicą, że małpa jeszcze potrafi skakać. No i na deser pozostaje nam jeszcze najgorsze leczenie na sekundę w grze, które dodatkowo by mogło działać w pełni, wymaga od postaci nawalania w przeciwników. Nie ma co, postać idealna, bez żadnych wad. Nie da się jej w żaden sposób pokonać, a do tego potrafi nadrobić wszelkie braki w drużynie, więc spokojnie może brać na klatę mecze 1-6. Ale nie martwcie się, znam kilka magicznych zaklęć, które pozwolą sprawić, że wywołane przez Brigittę koszmary znikną jak różdżką odjął. Nie było łatwo zdobyć tego zwoju. Jego fragmenty kryły się w magicznych wieżach niezliczonych uniwersów, a każdego najmniejszego strzępka strzegły przerażające bestie. Ale był wart swej ceny, gdyż tej tajemnej wiedzy nie posiadł jeszcze nikt. Więc by bagiety przegnać zły czar, bohatera zmień, unikniesz ofiar. Ingrediencje, które wzmocnią zaklęcie to różowe prześcieradło, smalec, wiadro feminizmu, zbroja Ironmana oraz dusza centaura. A jak nie jesteś tępy młot, i Genji mi spuścisz łomot. I need healing.
ale nawet jeśli nie zdobyliście dyplomu na Hogwarcie, przez co nie macie pojęcia, jak poradzić sobie z mega prostą postacią, która nie wymaga żadnego wysiłku, a pozwala na wygrywanie meczy grając tylko i wyłącznie za pomocą stóp, to mam dla was rozwiązanie. Przestańcie ryczeć i zacznijcie grać bagietą. Przecież wiem, że w głębi duszy tego chcecie. Nie bójcie się. Nikomu nie powiem, że pod warstwą dumnego, domagającego się wyzwań gracza, mieszka mały, smutny nubek, który wymaga trochę miłości. Dlatego koniec z tym. Precz z ustawieniami czułości myszy. Wiwat bezmyślne nawalanie korbaczami. Brigitte czeka.